Pałac w Pawłowicach. W tym roku mija 150 lat od jego budowy. W swojej historii obiekt przechodził różne dzieje. Na początku był siedzibą rodu von Panwitz. Potem mieściła się tu szkoła rolnicza z internatem. Teraz jest trzygwiazdkowy hotel z kompleksem spa. Tę funkcję pałac pełni od 4 lat. Ma ponad 100 miejsc noclegowych, 2 sale balowe, winiarnię, izbę regionalną i zaplecze rekreacyjne z basenem, jacuzzi i sauną. Goście Pałacu Pawłowice cenią sobie przede wszystkim domową atmosferę tego miejsca, a godło opolskiej marki tylko potwierdza jakość oferowanych tu usług. Turyści lubią takie miejsca oddalone troszkę od miejscowości, od drogi, żeby sobie wypocząć. Na pewno tu jest to, co charakteryzuje to miejsce, to jest cisza, spokój. Goście uważają, że jak są u nas w pałacu, to pokoje mają być pałacowe. Oni chcą zobaczyć, czy u nas nie straszy, czy jakaś biała dama nie przyjeżdża, jak w legendzie. Bo skoro jest pałac, to musi być dama i pan na włościach. Spotkanie dystyngowanej pary to jedna z tutejszych atrakcji. Oto hrabina i hrabia we własnych osobach. A uczta głodnego hrabiego to z kolei sztandarowe danie pałacowej kuchni. Po tym posiłku uczucie głodu zniknie na zawsze.